Zobaczcie, jak słońce wschodzi. Jest godzina 7:47. Chyba tak? A my jedziemy do Niedzicy. Ale dym tam leci. I słońce wstaje pięknie. Przygotowana już jesteś? Ja tak. Ja już jestem w aucie. Chciałem tylko powiedzieć, że przez noc napadało mnóstwo śniegu i nawet teraz sypie. Nie wiem, czy będzie to widać. Tak, widać. Sypie śnieg, sypie i cały czas jest go coraz więcej. Dawno nie było takiej zimy. Hej, witajcie. Jesteśmy już na miejscu. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale nie. Chyba nie. I jestem pod zamkiem. O, muszę patrzeć chyba tak, bo okulary mi zaparowały. No, takie minusy noszenia okularów. To jesteśmy w pod zamkiem. Przedłem się właśnie tak przejść. Byłem w The Expert, byłem w Pepco. W Pepco w sumie fajne rzeczy były, ale nieważne. I idę teraz w stronę tak, się przejść naokoło. Niedzica ogólnie jest takim miejscem, do którego przyjeżdżam od lat. Bardzo fajne miejsce, jest zameczek. Jest dużo takich miejsc właśnie, gdzie można pochodzić. Wyremontowali ostatnio rynek. Więc naprawdę fajnie. Ja jestem teraz na tyle jakby zamku. I tu jest taka... takie schody na górę i one bardzo fajnie wyglądają latem, jak jest pełno liści. Jakby takie, wiecie, zakamarki i tak dalej. Takie schody i tu bardzo ładnie wygląda właśnie latem, jak to jest tak jakby zamknięte aż. O, tu teraz zimą ładnie. Kurczę, mogłem wziąć statyw, postawiłbym, byłem aparat i... Tu nade mną śnieg ładnie, ładnie, tutaj bardzo ładnie. O, się zbliżam do końca, więc... A w sumie to może na górę szliść. Tam dzieci zjeżdżają, więc... Nie wiem, czy chcę im przeszkadzać, ale... Dobra, idziemy w tą stronę. Jak się zbliżymy trochę bardziej, to wyłączę aparat. A na razie to wam powiem, że mama i mój tata zostawili mi koło Biedronki i tak sobie teraz spaceruję. No to za mną macie tam zamek i idziemy właśnie na rynek. No, jesteśmy już na miejscu. Ten taki deptak rynek jest po mojej prawej. Tam. Ale dokładnie go jest ulica. Trochę nie wiem, jak się tam dostać. Powiedzmy, że jesteśmy już na miejscu. Bo to w sumie też tu się wszystko zalicza do tego miejsca. Te okulary mi pokazują, więc nie widać w ogóle mnie. No to jestem. Tu jest taka wielka choinka, którą na święta wzięli. Przymocowali, nie wiem, można powiedzieć. Właśnie tutaj odsunąć tablicę. O, jest wszystko napisane. I tak to się prezentuje teraz. Nie ma za dużo widać, bo jest dużo śniegu, ale z tego co wiem, tam była jakaś bombka wcześniej na święta, która się świeciła. A tam są lampki, które się w nocy po prostu świecą. Podejrzewam teraz kostkę wyłożone i tak dalej, tylko nie ma jej widać, no bo mówię, śnieg. Ale czego się dziwić, w końcu mamy... co mamy zimę, nie? Zawsze taką tradycją, jak tu przyjeżdżamy, jest jakby zjedzenie pizzy u grubego bęka. Tutaj mamy grubego bęka i chciałbym oczywiście wegetariańską, no bo logiczne. O, ładnie to wygląda, ładnie. Zjedzę coś zjeść. Czyżby to ta słynna youtuberka? Mogę zdjęcie? Tylko, że ta szyba ci jest zamarznięta. Jakbyś nie mówiła. Patrz, zjeżdżaj! Znowu! Witajcie następnego dnia.
Jak widzicie, z tyłu jest... Jak widzicie, z tyłu jest drabina, bo będziemy przyklejać tutaj ten pasek lodowy, o którym opowiadałem w poprzednich vlogach. No nie jest to dużo roboty, znaczy tak się mi wydaje, bo to jest praktycznie 4 dziurki i to już będzie. Więc za chwilę się za to zabieramy, tylko się musi naładować... Co się musi naładować? Wiertarka. Chyba ją. No to teraz kimś, no to w końcu. Tutaj już widać, że już coraz więcej, coraz bardziej widać remont. Serio? Nie, no żart. Dobra, teraz zostało tylko wpięcie tego plastiku i będzie można zapalić i reakcja rodziców. Co mam zrobić? Zobaczyć, jak ci się podoba wyłączone. No bardzo ładnie wyłączone. O, nagrywa się? Nagrywa. Tata, patrz. O nie! Syn zniszczył mi salon. Nie, żarcik, żarcik. A czekaj, jest fajnie. No. O! Wow. O! Jeszcze lepiej. Możesz się rzucić. O! No. No, pokaż, okej, okay, czy tam łapkę w dół, jak wolisz. Odbiór. Przewód, który idzie do lampy i ją zasila, o proszę. No. A, i tam stała komoda, ale jednak na parę dni, tam dwa, jeden dzień, postawiłem ją tu. Tu ją postawiłem i tam jest na razie kominek. No, ja lubię przemeblowania. Sprawiło mi to radość. Słuchajcie, przez noc napadało tyle śniegu. No widać, tu był pustak, tam pod spodem jest jeszcze pustak i... No i tu się zrobił trzeci pustak ze śniegu. Na dachach. Tu i tu. No napadało sporo, tu aż pod same drzwi. Tu akurat przy drzwiach jest mniej, bo jest dach, ale... Jest dużo tego śniegu, pokażę wam z drugiej strony domu. Wczoraj jak zasypialiśmy na tym aucie, nie było żadnego śniegu. I tu proszę, pod oknem, prawie do samego okna śnieg, bo tu się akurat sypał z dachu śnieg. Czy ja za dużo razy nie mówię śnieg? No i jest tego śniegu i najgorsze jest to, że cały czas pada. Kochani, do czego to doszło? Pierwszy raz w życiu chyba mam czapkę. Normalnie prawdziwa zima. Sąsiadka idzie, hello! Dwa dni minęły, więc pora, by komoda wróciła na swoje miejsce. Co? Skarpety to ja mam naprawdę. Znaczy, aha. Chodź. To wstawię, to ja tylko przylecę takim mopem, co? Już. Podczas przesuwania komody ten tył troszkę się... Ja nie wiem, jak to się stało. Jak do tego doszło, nie wiem. No i teraz to trzeba naprawić. A widziałeś, na trasie jest? Czego? Na trasie. O, haj, krwion, no. Mama. Może w puszczę wyjdzie? Ciężka jest. Tata odśnieża. Witajcie, wróciliśmy z Wejherowa i chciałem wam powiedzieć o... Czekajcie. O tym, może to bardziej świetnie. O tym, że wkręciłem się ostatnio w serial, ale zanim to pokażę wam, bo stoi już tam ta komoda. O, no i tak to się prezentuje z tym paskiem, teraz ta komoda. Wciągnąłem się w serial, bo nigdy nie oglądałem, znaczy seriale oglądam często, w sensie różne na Netflixie i nigdy nie oglądałem Riverdale. I tak jak ostatnio zacząłem sobie oglądać ten Riverdale, to jestem już na 7 odcinku.
Fajnie się ogląda teraz, jak czekam, aż wyjdzie następny sezon Lucyfera i następny sezon Wiedźmina. No to tak w trakcie czekania na te nowe sezony, co wyglądam Riverdale i całkiem fajne. Wcześniej mówiłem o tym, że oglądam Riverdale. A ty teraz co oglądasz? Barwy Szczęścia. Mama, na Netflixie. Przeklętą. Nie ma to jak spacerek przed snem. Śnieżają. Aha. Sam się wiesz, że się z nami. Powoli. O Jezu, tu jakie sople. Tu jest teraz pusta ściana. I ja mam zamiar na tej ścianie, bo jesteśmy w sypialni moich rodziców, tego jeszcze nie powiedziałem, na rogi dać te takie haczyki na przylepce, bo wcześniej wisiały zdjęcia, dwa na tej ścianie, a teraz mamy z mamą taki pomysł, żeby dać tą powiązałkę. I na tą powiązałkę takimi drewnianymi kamerkami przyczepić po prostu zdjęcia, to wtedy więcej zdjęć będzie można powiesić i taka rodzinna ściana. A ja sobie słucham Billy. Ale zaczęło sypać. Haczyki już wiszą po jednej i po drugiej stronie. I teraz musimy poczekać 20 minut i wtedy przyczepić te... I zawieszone, tak prezentują się właśnie te sznurki. I one będą przyczepione na takie klamerki. O, na takie drewniane klamerki. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać właśnie ze zdjęciem. Akurat tu mam jedno moje. O, tutaj mamy przykładowe zdjęcia, czyli moje i moich rodziców ślubne i tak będzie pełno poprzczepiane różnych zdjęć. Skończyliśmy przed chwilą oglądać Przeklętą na Netflixie i no skończył się ten serial jak na razie, bo jest tylko jeden sezon. Mam nadzieję, że zrobią drugi, ale zobaczymy. Tego. Ale ładnie to wygląda. Kika, zobacz co mam. Zobacz co mam. Nie, no nie zwróci na mnie uwagi. Słuchajcie, jest sprawa. Bo ja widziałem taki piękny stół. On by się tak pięknie wyglądał tutaj w jadalni. Napiszcie w komentarzach, jeśli oglądacie ten filmik. On by się tak pięknie wyglądał. Dokładnie. Mama, ale się ciebie pytam, gdzie jest moje krzesło do salonu? Płynie. Z Chin. No, najwidoczniej. No, ale to jest... To jest straszne. Tam będzie krzesło, taki fotel z podnóżnikiem. Znaczy będzie. Miał być już. Nawet chyba w pierwszym vlogu było, że w Agata Meble jesteśmy. Jutro walentynki, a zobaczcie co jest na stole w salonie już. Ma, co to jest? Zerwałaś trochę szczypiorku z tego ogródka? Nie, chore. Nie no, żartujemy sobie. W salonie... Mamy kwiatki. Co już się skończyło? O, jest! Tata zrzuca śnieg z dachu garażu. U nas koń trochę zejdzie. A myślałem, że miałeś głowę i że cię oślepię. Jedziemy właśnie do miasta. Przedwczoraj był tu czwartek. Dobrze mówię? Przedwczoraj. Ja ogólnie nie wiem... słodyczy i tak nawet z czwartek nie jadłem pączków, ale przypomniało mi się, że jest jedno takie miejsce, gdzie bynajmniej kiedyś mieli te pączki o smaku Rafael i one były przepyszne. No i jedziemy sprawdzić, czy jeszcze są. Może mi się uda namówić jeszcze na szejka. No to tak, nie było pączków, ale mamy rurki z kremem i koktajl smaku Kinder jajka. No, więc mamy taki koktajl i te, i rurki, teraz czekamy na mamę. Okej, to my już wracamy do domu w aparacie, oczywiście karta jest zapełniona, więc już nie nagram aparatem, a ten tydzień dobiega końca, więc już więcej w tym tygodniu nie będzie się działo, jeszcze niedziela tylko. No, ale wtedy bym musiał to nagrać. A ja już mam zamiar dzisiaj
tego vloga na komputer zrzucić, zmontować w niedzielę, bo podejrzewam, że to będzie długi vlog. W niedzielę go zacząć wstawiać i że w poniedziałek będzie. Więc my się z wami żegnamy. Pa!